Toposy i motywy są jak kwadraty i prostokąty. W tym porównaniu topos to kwadrat, a motyw literacki to prostokąt. Bo każdy topos to motyw literacki, tylko taki, który jest jakoś szczególnie mocno utrwalony w naszej kulturze. Albo w kulturze ogólnie, na przykład w mitach, potem w średniowieczu, a potem jeszcze raz wraca do ciebie w renesansie, baroku, a potem w literaturze współczesnej. Są też inne motywy, nie toposy, które pojawiają się rzadziej. Można by powiedzieć takie motywy niszowe, po prostu motywy. No i oczywiście, żeby było łatwiej, z reguły o tym, co jest po prostu motywem, a co już jest toposem, decyduje rzut monetą twojej nauczycielki 5 minut przed lekcjami, albo jakaś wrzutka autora podręcznika. Komora mieszania jest pusta, zwolnienie blokady. Jeśli teraz masz mindfuck, to nie najlepiej to wróży, bo prawdziwa zabawa zaczyna się, kiedy zadamy sobie pytanie, czym w takim razie jest ten większy zbiór, czyli zbiór motywów. Tutaj zaczynają się serio problemy, bo motywem literackim może być dosłownie wszystko. I to wcale nie tak, że jestem jakiś złośliwy i żartuję sobie, a tak naprawdę wcale nie wszystko, tylko po prostu motywem literackim serio może być wszystko. Motywem literackim, na który zwracasz uwagę w szkole, który musisz opisywać, poznawać, zapamiętywać i odnajdywać w różnych epokach, może być na przykład jakieś zdarzenie. Sytuacja zdrady, przeżycie, na przykład, nie wiem, obawa o to, że umrzesz, czyli strach przed śmiercią. Motywem może też oczywiście być jakiś przedmiot, albo na przykład miejsce, w którym dany przedmiot się znajduje, albo po prostu miejsce, na przykład motyw wsi. Żeby dobrze zobrazować tę kwestię, posłużę się porównaniem do jeszcze jednej nauki ścisłej, tym razem do chemii. Surprise, motherfucker! Swoją drogą, to dość dobrze pokazuje, jak logiczna jest ta tematyka, jeśli najłatwiej wytłumaczyć ci to zagadnienie na porównaniu do matematyki i chemii. Jeśli spojrzymy na utwór literacki od strony znaczenia, bez względu na jego formę, czyli nieważne, czy jest to wierszyk, czy epos, czy no nie wiem, jakiś tren, i będziemy analizować tylko jego warstwę znaczeniową, to o co w nim chodzi, o czym opowiada, to każdą taką historię da się rozbić na, uwaga, uwaga, atom. Będzie atom numer jeden. Na przykład bohater. Jakiś ojciec, czyli głowa rodziny. I cyk, mamy motyw numer jeden, czyli motyw ojca. Ojciec będzie miał jakąś relację z żoną, która go zdradza. I mamy motyw numer dwa, atom numer dwa. Rodzina ta będzie mieszkać na jakimś terytorium i załóżmy, że jest to terytorium, na którym szaleje konflikt zbrojny. No i tu już mamy motyw numer trzy, no bo muszą uważać na siebie, no i właśnie żyją w trakcie wojny. Mamy motyw życia w trakcie wojny. No i do tego marzą o tym, żeby tej wojny nie było. Cała rodzina chciałaby świat bez wojny, więc mamy motyw numer 4, atom numer 4. Marzenie o świecie bez wojny. No i do tego mają konia. Jest motyw konia. Nie no, żartuję, nie ma motywu konia, chociaż w sumie jest motyw konia. W literaturze taki koń na przykład może symbolizować wolność, bo przecież taki Mustang z Dzikiej Doliny biega sobie beztrosko. No dobra, no to mamy motyw konia. W sensie Mustanga, w sensie wolności. No i właśnie, wszystko naraz. No i tak już nie działa chemia, ale tak działa język polski. Tak jak atomy w chemii składają się na cząsteczki, które składają się na materię i tworzą otaczającą nas rzeczywistość, nadając jej jakieś tam cechy, tak samo motywy. Składają się na historię i nadają znaczenie danemu dziełu, czy dziełowi, dziełu literackiemu. I są podstawowym budulcem znaczenia utworu. No bo co to by była za historia o rodzinie na terenie w trakcie wojny, gdybyśmy na przykład nie wiedzieli nic o ojcu, albo o tym koniu. Jeśli na tym przykładzie udało mi się chociaż jednej osobie wytłumaczyć, co to jest motyw, no to poproszę o literackiego Nobla, bo byłem chyba pierwszą osobą, która użyła równań chemicznych do wytłumaczenia języka polskiego. Hell yes! I teraz ktoś mógłby zapytać, skoro motywy to takie jakby atomy, to jak mało IQ trzeba by mieć, żeby oczekiwać od kolejnych pokoleń Polaków, żeby właśnie w taki sposób poznawali kulturę, dzieląc wszystko i zapamiętując najdrobniejsze jednostki podziału. How dare you! Przecież na przykład na informatyce nie uczysz się, czym jest piksel na ekranie i nie zapamiętujesz każdego piksela, żeby odnajdywać go na różnych ekranach. No i odpowiedź na to pytanie brzmi: nie wiem. Nie wiem i chyba nikt nie wie. To znaczy, jest kilka odpowiedzi i jedną z nich zaprezentuję na koniec tego materiału, ale tak generalnie, dlaczego właśnie w taki sposób wygląda poznawanie kultury, serio nie wiadomo. Generalnie, jeśli chodzi o motywy, to sprawdza się taka prawidłowość, że im większe jest dzieło, tym jest ich więcej. I to jest akurat do bólu logiczne. Mająca tyle stron, że sprzedaje się ją na wagę, a nie na sztuki, lalka ma 30 tysięcy razy więcej toposów i motywów niż jakieś opowiadanie jak Latarnik czy Ręka w ogniu, chociaż jak wiadomo, lepiej wsadzić sobie obie ręce do ognia niż przeczytać lalkę.
Jeśli chodzi stricte o toposy, mamy pewne rozróżnienie, które wynika z tego, że są takie źródła, z których kulturowy matrix tego świata czerpie zdecydowanie najwięcej. No i takie główne źródła toposów pokrywają się z tym, co omawiasz w szkole. Po prostu dla kultury, no bo dla kultury europejskiej, albo zachodniej, albo jedynej, jaką po prostu poznajesz w szkole, to takie główne źródła toposów to oczywiście Biblia i mitologia w wydaniu grecko-rzymskim i cała masa ich spin-offów ze średniowiecza i z renesansu, które już przez sam fakt, że właśnie są kontynuacją, interpretacją, analizą, czy jakimś takim nawiązywaniem do historii z antyku albo z Biblii, no to czynią te motywy, które będą się powtarzać, no właśnie toposami. I teraz nie pozostało już nic, jak tylko zacząć wymieniać i omawiać toposy, w których łącznie w literaturze omawianej w szkole znajdziemy około 15 albo 20 tysięcy. I na tą ilość jest nawet wzór matematyczny i wynosi on dokładnie widzimisię twojej nauczycielki razy liczba toposów do potęgi CK. Ale ponieważ kanał Puchacz wierzy w dawanie ludziom wędki, czyli definicji, a nie ryby, czyli samych motywów, no to podam tylko kilka, tak żeby unaocznić ci, o czym rozmawiamy, no i resztę musisz ogarnąć sobie sam albo sama. Ty okłamałeś 40 milionów Polaków prawie. W mitologii znajdziemy na przykład topos, później nazwany bardzo ładnie Teatrum Mundi. To takie założenie, albo koncepcja, albo może bardziej sytuacja, zgodnie z którą ludzkość i wszystko co robimy to wypełnianie jakiegoś scenariusza, który został już dla nas wcześniej napisany. Z tego motywu, a właściwie motywu premium, czyli toposu, możemy wyprowadzić na przykład rozkminy deterministyczne, mówiące o tym, że nie jesteśmy w stanie zmieniać naszego losu, albo iść w ostre porównania, jak porównania Szekspira, czy innych artystów bawiących się tym, że tworzą dzieło literackie, a bohaterowie tych utworów mówią, że wszystko jest sceną i grą na rolę i to nie jest ich historia ani twoja, tylko ktoś już to nam wcześniej zapisał po prostu w gwiazdach. All the world's a stage. And all the men and women merely players. Mamy też w Biblii, żeby była jasność, w mitologii w sumie też, topos marności albo topos vanitas, czyli ogólny pomysł albo taką obserwację bardziej, mówiącą o tym, że życie przemija. Wszystko, co nas otacza, jest nietrwałe, a świat materialny jest wart tyle, co plusy z aktywności. Mówi o tym na przykład Kohelet w księdze Hioba. Nie no, żarcik. W księdze Koheleta. A potem 1 008 900 innych twórców w sztuce. Wcześniej w sumie też i no, cały czas. No taki popularny motyw, czyli topos. No i jest też przykład znany z Biblii i mitologii, czyli topos wędrówki. Poznajemy chociażby Odyseję, historię tłaczki Odyseusza, który wracał z wojny trojańskiej dłużej niż twoi starzy szli do szkoły na 8 rano. No i tu znowu mamy mnóstwo rozgałęzień. Na bohaterów, którzy z wędrówki uczynili swój lifestyle, albo jakieś pytanie o dom i w ogóle czym jest dom, no tu osobno motyw domu. Do tego pytania o to, czym jest w ogóle droga i cel, no generalnie taki topos, który jak zaczniemy go rozkminiać, to się okaże, że otwiera tyle nowych rozkmin, że nawet Stephenowi Hawkingowi by się zawiesił komputer przy próbie ich ogarnięcia. Czyli jest to dobry, pełnoprawny motyw premium. Topos. Jeśli chcesz, żebym nagrał film, w którym omawiam na przykład top 150 toposów i 400 motywów, albo jakąś inną dziwną liczbę, to zostaw komentarz Watacha nie gryzie, Watacha pożera. Nie no, tak serio, jak chcesz, żebym coś takiego nagrał albo w ogóle nagrywał, to zostaw jakiś komentarz w stylu nagrywaj. Nie poddawaj się, bo już jestem naprawdę blisko. Bo nawet jak to brzmi banalnie, to jest swoją drogą ciekawy motyw kulturowy, bo nic nie motywuje mnie do nagrywania tych dziwnych filmów tak, jak komentarze randomowych licealistów o 3 w nocy, że oglądają i że w sumie nie wiadomo o co chodzi, ale buja. A jak chcesz w ogóle sprawić, że będę do końca życia tylko czytał o motywach i toposach, to wyślij ten film kolegom i koleżankom, napisz im, że wspominam ich z imienia i z nazwiska, pod koniec, żeby dłużej oglądali i w ogóle każ im to zobaczyć całe. No i na koniec ciekawostka. Bo niby jest to wiedza szkolna, ale rozmawiając o toposach, tak naprawdę dokopujemy się do rozkmin, które mogą naraz zainteresować ósmoklasistę przed sprawdzianem i noblistę analizującego złożoność komórek społecznych krajów skandynawskich. Nie do końca wiadomo, dlaczego część motywów skłania nas do rozkmin bardziej niż inne i z czego wynika fakt, że raz opowiedziane historie, na przykład o wędrówce, albo o zdradzie, albo cierpieniu, są regularnie utrwalane w kulturze i są z nami, odkąd da się kulturę w ogóle tworzyć. Jest na to kilka teorii, na przykład koncepcja archetypów Carla Gustava Junga, którą już kilka razy na tym kanale omawiałem, albo może bardziej wspominałem, bo ta koncepcja jest bardzo ambitna. W skrócie chodzi o to, że Carl Jung, czyli wybitny psycholog, patrząc na społeczeństwo w stylu kanału
spuchacz, czyli z lotu ptaka, założył istnienie w naszej podświadomości, albo nawet nieświadomości, wzorców, które dziedziczymy z pokolenia na pokolenie. Dzieje się to w sposób trwały i całkowicie niewidoczny, kiedy oglądamy reklamy, kiedy jeszcze jako dziecko przyglądamy się rodzicom, albo kiedy jako nastolatkowie niszczymy sobie życie różnymi używkami. Toposy są według Junga wyrazem tego, że wszyscy w głębi duszy jesteśmy elementem jakiegoś zbiorowego ja, czegoś większego niż jednostka, czyli społeczeństwa, ludzkości, która niezależnie od kultury myśli podobnie, no bo właśnie wiele toposów w kulturze Polski i Wysp Wielkanocnych się ze sobą po prostu pokrywa. No właśnie na przykład analiza cierpienia, albo samotności, albo wędrówki. Do tego toposy nie tylko są wytworem ludzkości i ludzkiej kultury, ale też ją potem, to się mówi ładnie, że wtórnie kształtują ją. Oh my god! Wow! Bo to właśnie ich obecność odpowiada za to, że uczysz się jakichś konkretnych wzorców zachowań i poznajesz świat w sposób, w którym na przykład zdrada jest łączona z żalem, a wojna z traumą, albo męstwo czy odwaga z nagrodą i rikczem. I to jest po prostu ciekawe. Wrzucam to tak na koniec, żeby tak zaświecić taką odrobiną sensu i takim ułamkiem odpowiedzi na pytanie, po co warto się na toposach albo motywach, czyli atomach świata literatury czy kultury, skupić. To tyle. Wielkie dzięki, że ze mną jesteś i życzę Ci powodzenia, jeśli przygotowujesz się razem ze mną do jakiegoś sprawdzianu egzaminu albo, nie wiem, życia. Cześć. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do Ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do Ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.